Święty Marceli był przyjacielem Świętego Augustyna, który dedykował mu swoje wielkie dzieło o państwie Bożym i sekretarzem cesarza rzymskiego Honoriusza. W roku 409 Honoriusz przyznał swobodę działaniom donatystom, surowej wojowniczej grupie heretyckiej, która zaczęła prześladować katolików tak, że ci musieli w końcu odwołać się do cesarza. W roku 411 Świętego Marcelego mianowano sędzią i asesorem i polecono mu pogodzić oba zwaśnione odłamy. Przeprowadziwszy dochodzenie, Święty Marceli orzekł, że donatyści mają oddać zebrane kościoły i powrócić do katolickiej wspólnoty. Wyrok ten został wykonany z całą surowością rzymskiego prawa, pomimo protestów Świętego Augustyna, który sam był autorem wielu pism przeciwko herezji Donatystów. Dwa lata później Donatyści wzięli odwę, doskarżając Marcelego, jego brata Apringiusza, który również brał udział w tej sprawie, że są zamieszani w bunt Herakliona. Generał Marikus, sympatyk Donatystów, któremu polecono stłumić rebelię, wtrącił braci do więzienia. Święty Augustyn interweniował w ich sprawie u cesarza Cycyliana, mimo to święty Marceli i jego brat zostali bez sądu straceni w roku 411. Wszechmogący Wieczny Boże, który pozwoliłeś świętemu Marcelemu poświęcić życie w walce o sprawiedliwość, pozwól, abyśmy za jego wstawiennictwem mężnie znosili przeciwności, i ze wszystkich sił dążyli ku Tobie, który nam jesteś życiem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.